Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w Klubie Młodego Programisty. I powolutku patrzymy, czy już jesteście. Zapraszamy na kolejne zajęcia. Jeszcze napiszcie, czy nas widać i słychać. Zajęcia poprowadzi dla Was Ania Świć i Rafał Mitkowski. Także, kochani, dziękujemy Wam za aktywny udział poprzednio. Patrzyliśmy, że mamy już w studiu umieszczone różne prace, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj jesteśmy praktycznie w połowie cyklu zajęć i tak jak obiecaliśmy, powiemy coś więcej o konkursie, który dla Was mamy. To co, zacznijmy od tego, jakie nagrody czekają, czy co trzeba zrobić? Tak, zaczniemy od tego, jakie nagrody. Zobaczcie, na ekranie macie nagrody, a tutaj ja mam pudełko i dokładnie wyjętego Genie-bota wyjętego z pudełka. To jest taki robot edukacyjny, wybrany nieprzypadkowo. Dlaczego akurat ten? Bo tak jak widzicie tutaj na slajdzie, możemy go zaprogramować w Scratchu 3.0. Więc te umiejętności, które ćwiczycie na zajęciach, ktoś wykorzysta do zaprogramowania swojego własnego robota. Ci z Was, którzy połknęli bakcyla programowania i lubią programować, zobaczcie, mamy też dla Was bardzo pomocną w programowaniu książkę Koduj w Pythonie. I w środku w tej książce jest dokładna instrukcja, jak można rozpocząć pracę z Pythonem, jak można stworzyć grę przygodową. I ta książka będzie dla Was również nagrodą. Szczegóły konkursu macie opisane w poście, więc my tylko króciutko powiemy, że liczy się kreatywność, pomysłowość. Ale my jeszcze nawet nie powiedzieliśmy, jakie jest zadanie. No właśnie, kreatywność, pomysłowość w stworzeniu rakiety kosmicznej. Dokładnie tak. Nie rakiety kosmicznej, bo aż tak daleko to chyba się nie posuniemy, tylko stworzenia skreczowej rakiety kosmicznej. Dokładnie tak. Stworzenia projektu rakiety kosmicznej animacji w Scratchu 3.0. Zachęcamy do wzięcia udziału. Przeczytajcie w poście dokładnie, jakie są warunki wzięcia udziału. Natomiast my oczywiście idziemy dalej. O czym dzisiaj będziemy? Dzisiaj większą część zajęć będziemy pracować w Scratchu 3.0. Na samym początku będziemy mieć tylko taką krótką rozgrzewkę offline'ową, taką bezsprzętową, ale to dosłownie 5 minut. Co my będziemy dziś robić w tym Scratchu? Będziemy tworzyć swoje bloki, tego jeszcze nie robiliśmy, i poznamy też zupełnie nowe rozszerzenie. Też jeszcze na zajęciach z niego nie korzystaliśmy, to będzie pióro. Czyli będziemy programować duszki w taki sposób, żeby narysowały jakieś obiekty takie, które im będziemy kazali narysować. Zanim zaczniemy rysować, to zobaczcie, mamy astronautę, który znalazł się na środku panelu solarnego. I przećwiczymy z nim obroty, bo przede wszystkim rysowanie to znajomość kierunków, znajomość kątów. I żeby śmiało mógł programista określić, jak w programie narysować wielokąt albo bardziej skomplikowaną figurę, to musimy dobrze przećwiczyć kierunki. Więc teraz Ania powie, jakie są zasady poruszania się po tym panelu solarnym. Przyjrzyjcie się, na środku mamy takiego astronautę i bardzo ważne jest, w którym kierunku on jest skierowany na starcie, jak jest ustawiony. On będzie poruszał się do przodu, do tyłu, a jeśli będzie chciał przemieścić się w prawą stronę lub w lewą stronę, to będziemy to realizować poprzez obrót 90 stopni w prawo lub obrót 90 stopni w lewo. Więc tutaj będziecie musieli zwrócić uwagę dokładnie, jak on się obróci i jak będzie ustawiony po obrocie. Ale co będziemy robić? On jest w tym momencie na środku i Wy go będziecie cały czas widzieć na środku. Natomiast ja będę nim sterować
do przodu, obróć się w prawo, do przodu, obróć się w lewo. I wy musicie ogarniać w głowie, gdzie on się w danym momencie znajduje, na którym polu. I jeśli opuści kratownicę z góry, z dołu, z prawej lub z lewej strony, to wtedy piszecie wyszedł. Rafał powie wyszedł, Rafał będzie robił to zadanie razem z wami, a wy napiszecie wyszedł. Gotowi jesteśmy? Pozornie to się wydaje, że to jest bardzo, bardzo proste zadanie, ale zobaczycie, że wcale tak prosto nie będzie. No to co? Gotowi? Gotowi. 3, 4. Do przodu. Obróć się w lewo. Do przodu. Do przodu. Obróć się w lewo. Do przodu. Do przodu. Obróć się w prawo. Do przodu. Do przodu. Tak, wyszedł. Bardzo dobrze. Więc co? Proponuję utrudnić i dodać warunki. A może jeszcze raz zróbmy tak szybciutko. No dobra, jeszcze raz. 3, 4. Do tyłu. Obróć się w prawo. Do przodu. Do tyłu. Do tyłu. Obróć się w lewo. Do przodu. Do przodu. Obróć się w lewo. Patrzę, co piszecie. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Tak, Rafał, tutaj widzę, liczy na waszą pomoc. Już wyszedł. No to przechodzimy do tych warunków. Dobrze, spróbujmy z warunkami. Zobaczcie, mamy deszcz, asteroid i kiedy nasz kosmonauta znajdzie się na polu z asteroidą, to wy piszecie asteroida, a ja Rafał oczywiście mówi. Mówię asteroida. Spróbujmy na czymś prostym. Mhm. Oczywiście, jeśli opuści planszę, to nadal nas obowiązuje wyszedł. 3, 4, do przodu, obróć się w prawo, do przodu, do przodu, obróć się w prawo, do przodu, obróć się w prawo, do przodu, obróć się w lewo, tak, do przodu, obróć się w lewo, nie wyszedł, do przodu, do przodu, tak, wyszedł, wyszedł. No to co? Wędrujemy do Scratcha? Wędrujemy do Scratcha, kochani. Jeszcze popatrzmy na te kąty wcześniej. Zobaczcie, będziemy rysować różne figury geometryczne. A figury geometryczne oczywiście mają różne kąty. Musimy wiedzieć, w którą stronę i o ile stopni musi się odwrócić duszek. Także takie szybciutkie przypomnienie. Kąt ostry jest większy niż 0, mniejszy niż 90 stopni. Kąt prosty ma 90 stopni. Kąt rozwarty jest większy od 90, mniejszy od 180. Kąt półpełny to 180 stopni, a pełny obrót to równe 360 stopni. No to teraz w takim razie idziemy do Scratcha, czyli wy otwieracie tutaj swoje studio, logujecie się, my już jesteśmy zalogowani. Tak, logujemy na się na swoje konto. Tak. I klikamy stwórz. Idziemy do stwórz i słuchamy, jakie instrukcje daje Ania. Tak jak mówiłam na początku, będziemy korzystać z rozszerzenia. Czyli zobaczcie, w lewym dolnym rogu tam jest taki plusik. I tutaj szukamy, gdzie jest pióro. Jak wybraliście pióro, to pojawiła Wam się nowa ikonka po lewej stronie, właśnie pióro. I jak ją rozwiniemy, ona automatycznie się rozwinęła, to widzicie, są zupełnie nowe bloczki, których wcześniej nie było. One nam będą właśnie potrzebne do tego, żeby narysować daną figurę. Finalnie na końcu zajęć, to my będziemy rysować na niebie wielki wóz. Ale zanim do tego, z gwiazd oczywiście, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze spróbujemy sobie na wielokątach troszeczkę poćwiczyć, a pierwsza figura, jaką narysujemy, to będzie chyba taki najłatwiejszy przykład, jaki można znaleźć, czyli kwadrat. Dobrze, czyli co ma się zadziać, jak klikniemy zieloną flagę? To może na początku
ustawmy, żeby pojawił nam się ten pisak, żeby miał właściwy kolor, żeby rysował linie odpowiedniej grubości. Popatrzmy tutaj, jak wejdziecie w szufladkę pióro, mamy coś takiego jak przyłóż pisak. Wybierzcie sobie proszę dowolny kolor, taki jaki Wam się będzie podobał. Zobaczymy, jaki Rafał tutaj wybierze, ja jaki Rafał lubi kolor. Czerwony, żeby był dobrze widoczny na ekranie tutaj. Kotka sobie zmniejszymy. Tak, bo nam zasłoni całą figurę. Tak. Dokładnie tak. I ja proponuję jeszcze ustawić też rozmiar pisaka. Dlatego, że ten bazowy jest taki cieniutko, będzie bardzo ta linia. To ustawmy sobie na 3. Super. No. Świetnie. Kota mamy ustawionego, patrzę, kierunek 90. Bardzo dobrze, ok, niech tak będzie. No i w kwadracie na początku rysujemy bok, czyli co musi zrobić kot? No musi zrobić jakiś pewnie ruch, tak? Tak. Przesuniemy go, tylko proponuję nie o 10 kroków, bo wtedy ten kwadrat będzie bardzo, bardzo mały. O 30? Mały. No myślę, że minimum o 30. Wy oczywiście możecie sobie wybrać tę wartość dowolnie. Co następnie? No właśnie, ten obrót. Dokładnie tak. Obróćmy go proszę o 90 stopni w lewą stronę. A można też w prawo. To w zależności jak chcemy, żeby się pokierował. Czy zaczynamy od dolnego boku, czy od górnego. Rafał wybrał w prawo, więc jest ok. No i mielibyśmy jeden bok, obrót. Następnie trzeba byłoby narysować drugi bok, znowu obrót. I aż dojdziemy do odpowiedniej liczby boków. Ile boków ma kwadrat? 4, więc od razu możemy sobie tutaj zapętlić to i wybrać powtórzenie razy 4. Na samym początku jeszcze proponuję od razu po fladze dodać wyczyść wszystko. Wtedy za każdym razem, jak będziemy od nowa uruchamiać program, to będziemy startować z czystej sceny. No to co, Rafał? Testujemy, co nam wyszło? Tak jest. To żeby zobaczyć jeszcze, zobaczcie, tutaj damy jedną sekundę, żeby poczekał. Tak. I zmienimy długość boku na większą, żeby zobaczyć, jak... Ale wiesz co? Mi to jednak się trochę nie podoba, że on staje na głowie, jak rysuje niektóre boki. Musimy coś z tym zrobić. Co proponujecie? Jak to zrobić, żeby on nie stał na głowie w żadnym momencie? Tak, wchodzimy w szufladkę ruch, oczywiście, i musimy dopasować styl, kierunek obrotu. Styl obrotu dopasowujemy na lewo-prawo. Tu? Tak, albo na początku. Byle przed powtórzeniami. I sprawdzamy. Sprawdzamy. No, i teraz już na głowie nam nie staje. To teraz, popatrzcie, spróbujemy tutaj, rysowaliśmy pewien odcinek, bok, następnie czekaliśmy, obracaliśmy się o 90 stopni. Ale teraz spróbujemy sobie zmodyfikować ten program w taki sposób, żebyśmy zmieniając pewne wartości mogli narysować inny wielokąt. Zobaczcie, zamiast napisać 90 stopni, możemy to zapisać w inny sposób. Tutaj były 4 kąty, każdy 90 stopni, czyli razem 360 dzielone na 4. Wtedy nam wyjdzie dokładnie 90. Więc wejdźcie proszę w wyrażenia i wybierzcie jedną wartość, dzielimy na drugą wartość. I tutaj wpiszmy 360, czyli taki pełny obrót. Tu jeszcze go nie uruchamiamy, bo jeszcze pełny obrót. I jeśli to są 4 boki, to wpisujemy 4. I startujemy, sprawdzamy,
co się stanie? O, kot nam uciekł. Uciekł nam, tak. Ale widzimy tutaj po tym fragmencie, że zrobił tak, jak możemy powinien. Jeszcze raz spróbujmy. Dać, żeby od razu na pozycję początku, tak startową miał taką jakąś sensowniejszą, na środku bardziej. Zero. Zero. Tak. I spróbujmy teraz. No dobrze, to teraz sprawdźmy, przetestujcie, co się stanie, jeśli zmienicie liczbę powtórzeń na jakąś większą wartość i tutaj automatycznie ta wartość, przez którą dzielimy 360, też zostanie zmieniona na taką samą, jak przy powtórzeniach. Sprawdź, Rafał, co się stanie. Wy sprawdźcie na dowolnej wartości. Zróbmy tu 5 i tu 5. I popatrzmy, co się dzieje. Działa. To i spróbujmy jeszcze raz na jakiejś większej. Czyli 7 razy ma powtórzyć. A tu i dzielimy przez 7. No to jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze a raz wy się dokładnie też przyjrzyjcie, z jakiej pozycji startuje kotek i jak jest ustawiony na samym końcu też. To teraz 9-kąt. Czyli te powtórzenia to jest ilość boków, a obrót, tak, jest 360 dzielony pełny, przez... Pełny, dokładnie tak, pełny obrót przez... Ilość tych powtórzeń. Tak. To teraz zrobimy taki trudniejszy program, taki, w którym będziemy podawać wartości. Nas ten nasz kot zapyta o długość boku, zapyta też nas o liczbę tych boków. My mu odpowiemy i on wtedy odpowiednią narysuje figurę. Czyli zaczynamy od pytania? Tak, musimy tak tutaj troszkę zmodyfikować. Musimy dodać pytanie. Wejdźcie proszę w czujniki i zobaczcie, tu jest taki bloczek zapytaj. Zapytaj. Zapytaj, ile boków, tak? Mhm. Ile boków ma mieć nasz nasza wielokąt? Figura. Niech tak czekaj, będzie. Tak? Zapytaj i czekaj. Te odpowiedzi będą różne. Dlatego musimy wprowadzić tutaj zmienną. No, musi gdzieś pamiętać, o co zapytał i jaką dostał odpowiedź. Tak. Tak? Czyli klikamy zmienne i tworzymy zmienną. Liczba boków. Mhm. To jest pierwsza zmienna. Będzie nam potrzebna jeszcze druga. Długość boku tym razem. I będzie nam też potrzebne drugie pytanie. Długość boku. Mamy. Czyli zapytaj, ile boków. Tak? I musimy jeszcze zapytać. Mamy zapytać długość boku. Długość boku. No i teraz wchodzimy. Teraz będziemy odpowiadać, tak? Ustawiać takie bloczki, w których będzie zawarta odpowiedź. Tak, czyli mamy. Tutaj ma w zmiennych zapamiętać, a dobrze, to jeszcze nie długość boku, a ma ustawić długość boku na ile boków najpierw było, tak? Na początku mamy zapytaj, ile boków, czyli ustaw. Tutaj ustaw liczba boków. No to jak ile boków, to wyżej, Rafał. Dobra, aha, tutaj dobrze, tak? I na ile ją ustawiamy? No. Oczywiście na odpowiedź. I następnie zapytaj długość boku i czekaj,
ustaw długość boku na odpowiedź. Tu. I odpowiedź. I teraz przyklejamy to, powtórz, i zaraz tutaj zmodyfikujemy. I teraz tak, powtórz ile razy? Tyle, ile boków. Czyli wybieramy zmienną i bierzemy liczbę boków. Tak? Przesuń o długość boku. Dokładnie tak, o długość boku. I pamiętajcie jeszcze, że tutaj przy dzieleniu też musimy uwzględnić liczbę boków. Czyli nie 9, tylko liczba boków. No to przetestujmy, jak to będzie działało. Ile boków? Spróbujmy 4. Jaka długość boku? Spróbujmy 30. Okej, zadziałało, to zmieńmy. Spróbujmy jeszcze raz i podamy teraz jakieś inne wartości. Wy oczywiście możecie sobie potestować, spróbujmy, na jakich chcecie wartościach. 5 boków. A długość boku 40. To ja bym chciała jeszcze taki jakiś, który będzie miał więcej, dużo tych boków. Dużo. Dobrze. Dużo. Ile to jest dużo? Dużo to dużo. Wybierz ile chcesz. 9? Nie, 9 to nie jest dużo. 13. 13, dobrze. 13 boków. A długość boku? To żeby musi być mała. Poza scenę. Tak. Czym więcej boków, tym wtedy tą długość boków troszkę mniejszą ustawcie. Co, 20? 20. Damy radę? Właściwie kod da radę? Sprawdzimy. Jak wam idzie z rysowaniem? Napiszcie. Udało się. To jeszcze, Rafał, ostatnia próba i będziemy przechodzić do głównego, najtrudniejszego zadania. No, wybierz sobie, jakie chcesz wartości. Ja wybrałam 13, to teraz ty wybierz. Zobaczcie, że im więcej boków, tak, liczba boków na przykład 15, tak, i tutaj weźmiemy 30, to zobaczcie, że im więcej boków, tym ten kształt jest bardziej zbliżony do koła. Dokładnie tak. Tutaj jakbyście chcieli, to oczywiście możecie później zmodyfikować sobie i na przykład jeszcze zapytać o kolor i ustawić, jaki to ma być kolor, ale my idziemy dalej. I zauważcie, że tak jak on wystartował tutaj ustawiony na 180, to tak samo zakończył, tak? Sprawdźmy jeszcze raz. Zwróćcie uwagę tutaj na ten kierunek. Podaj proszę, Rafał, jakieś wartości. Ups. No, taki 330 to chyba by się nie zmieścił. I zobaczymy, na ilu skończył. Zwróćcie uwagę na ten kierunek. Też na 180, czyli zrobił pełny obrót, czyli 360 stopni. Stąd tutaj jest ta wartość. No to co? Obiecaliśmy wielki wóz, tak? No, zanim wielki wóz, to gwiazdki na niebie. No musimy tak, narysować jakieś, tak, poćwiczyć rysowanie gwiazdek. W końcu jesteśmy, tak, w kosmosie. Wiemy już, jak rysować wielokąty, to teraz czas na narysowanie gwiazdki, tak? Czyli to już wiecie, tak? Tak, i dokładnie tak. A my robimy nowy projekt. To Ania mówi, od czego zaczniemy rysowanie gwiazdek. Ponieważ... Skoro ma ich być dużo. Tak, będzie tych gwiazdek dużo i wtedy ten jeden kod nasz byłby taki bardzo, bardzo długi, gdybyśmy za każdym razem
ten fragment odpowiedzialny za gwiazdkę wstawiali, więc my to sobie rozpiszemy jako mój blok, stworzymy mój blok, to będzie moje bloki, gwiazdka. Moje bloki i utwórz gwiazdka. Jest. I będziemy używać pisaka, czyli tak? Mhm. Czyli wybieramy tu, tak, musimy sobie otworzyć pisak. Mamy rozszerzenie, oczywiście, że tak. Tak? Mhm. Czyli musimy zrobić... Przyłożyć. Przyłóż pisak. Wybrać kolor. Wybrać jego. Ustaw rozmiar pisaka. Rozmiar. Ustaw rozmiar pisaka na, dajmy na to, 3. Mhm. I jeszcze ustawić kolor pisaka. Gwiazdki zazwyczaj chcemy, żeby były żółte, tak? Żółte, żółte, świecące, jasne. Mamy? Mhm. Czy już też macie? Napiszcie, proszę. Na pewno tak. Uczestnicy działają ekspresowo. Dobrze. Ilu ramienna ma być nasza gwiazdka? 5. Zacznijmy od 5, a potem pokombinujemy też na innych wartościach. Czyli mamy tutaj, zobaczcie, powtórzyć. Tak, od razu możemy sobie wstawić 5. Musi na początku narysować jakiś bok. Przesuń do przodu. Mhm. Od razu możemy też pauzę wstawić, czekaj, żeby to było widoczne, jak on będzie rysował. Czekaj jedną sekundę. I gdybyście sekundę. Wzięli teraz kartkę i spróbowali narysować taką gwiazdkę, no właśnie, spróbujcie. To zauważycie wtedy, że zrobicie 2 pełne okręgi. Tak? Kąt pełny to 360 stopni, my robimy 2, więc będzie 720. Będzie nam to potrzebne do ustalenia obrotu. Czyli tutaj czyli obróć się o, wchodzimy w wyrażenia, wybieramy jedną wartość, dzielimy przez drugą, tutaj 720, tak. I dzielimy standardowo, jak przy tych innych figurach, ta sama będzie wartość, która jest na liczbie powtórzeń. Mamy. Mhm. No to teraz możemy to przykleić. Tak to określę. Tak, dobrze. Ja jeszcze podnieść pisak dla bezpieczeństwa. Podnieśmy. Potem jak będziemy tak przemieszczać się, o. Więc podnieśmy. Sprawdźmy, tak? No, czyli ale tak to nam nie zadziała. Już zaraz tu mamy mniejszego kota i oczywiście tak. Musimy zrobić... Kiedy kliknięto zieloną flagę, to i w moich gwiazdka. Blokach wybrać gwiazdkę. Teraz powinno zadziałać, ale ja jeszcze na samym początku dodałabym wyczyść wszystko. Bo wtedy za każdym razem, jak będziemy klikać w zieloną flagę, będziemy startować od pustej sceny. O, Rafał wybrał 10. Zobaczcie, to jej nawet nie zobaczymy, ale jak przesunę kota... Jak to nie? Bardzo ładna jest. Tak, ale trzeba kota przesunąć, więc na razie ją sobie powiększmy, dobrze? Jakbyście widzieli w ogóle, jaką dużą gwiazdkę rysujemy. Tak, to już teraz nie będę musiała kota przesuwać. Chociaż nadal zasłoni spory ten kot. Raz go trzeba przesunąć. Spektakularną gwiazdkę. Dobrze, narysujmy. Kochanie, taką, zobaczcie, kochani, taką... Dobrze, 50 kroków. Żebyśmy... Nadal nie będzie spektakularna. Będzie, już będzie widać, tak? Zobaczcie, bo... Tak? Mhm. No dobrze, to teraz sprawdźcie, co się stanie, jeśli tu wstawicie 7 i tu wstawicie 7. Już wstawiamy 7. Wstawiamy 7 i sprawdzamy. A 9? No, zobaczcie, mamy tutaj, wstawimy 9. I tu też
dziewiątkę i sprawdzimy, jak teraz będzie wyglądać nasza gwiazdka. To ja bym jeszcze chciała sprawdzić dla tej trzynastki. Dla trzynastki. To będą coraz bardziej łagodne gwiazdki. Mm-hmm. Takie troszkę coraz mniej przypominające gwiazdki. Tutaj takie prawie słoneczko nam wyszło, co nie? Trochę przypomina. Dokładnie. Tak. To może zostańmy na tych... Może na siedmiu. Na siedmiu. Wy możecie sobie oczywiście poeksperymentować. I spróbujcie też sobie zmienić kolor pisaka. Też tutaj troszeczkę pokombinować. Zmienić rozmiar. Jak to będzie wpływało na tę gwiazdkę. No to są i tak jeszcze duże gwiazdki. No to zróbmy jeszcze troszkę mniejszą. Już tak sobie ustalmy jej docelowo, jej rozmiar. 20? 10, tak? 10 to taka mikroskopijna, że w ogóle z lupą. Tak, ale ja tu bym chciał, zobaczcie, żebyśmy mieli takie super kosmiczne tło. O, i zobaczcie teraz, że ta gwiazdka na tym kosmicznym tle to będzie o, za dużo, bo miał być 7, a chciałem taką 5-ramienną małą. Zobaczcie. Tak. O. To teraz spróbujemy stworzyć taki program, żeby ten kod... Taką gwiazdkę mamy śliczną. Żeby ten kod losowo narysował nam na tym niebie tak sporo gwiazdek. Tak, może zobaczcie, 7. Na tym niebie jest mało gwiazdek, czyli zobaczcie, że tutaj, Aniu, zrobimy tak. Czy najpierw ustawimy prawo, lewo, żeby nam nie tak latał w kółeczko. Do góry idziemy. O, czyli mamy ustaw obrotu na prawo, lewo. Teraz jeszcze weźmiemy tutaj z pisaka, żeby podniósł pisak. Tak. I chcemy, żeby nam powtórzył. Ile razy, Aniu? 10 razy? Może 10 to za dużo. Ale. Może 7? Chcesz 10? Może być 10. Dobrze. I co on ma zrobić? Słuchajcie, on ma lecieć do losowej pozycji i jak już przeleci, to ma narysować gwiazdkę. Aniu, zobacz. Mhm. Tak? Pokaż. No to sprawdzimy, tak? Czy nam się udało? O, zobaczcie. O, jak odleci, to widać gwiazdkę. Jest już, tak? I kolejna gwiazdka. I na niebie będziemy mieli gwieździste niebo. Dzięki napisanemu przez was. Tak, tylko jedna rzecz mi tu, Rafał, nie pasuje. Jaka? No nie pasuje mi. Dlaczego po tej scenie lata kot? Musimy coś z tym zrobić. Za chwilę to zmienimy. Tylko wiecie co? Mamy tutaj taki plecak. I jakbyśmy ukryli tam tą gwiazdkę w tym plecaku, to już by tam sobie była, tak? Czekaj, niech on jeszcze tutaj sobie... O, to może teraz, tak? No, mamy. Jest. O, jest świetnie. Dobra. To gwiazdkę mamy w plecaku. Gwiazdkę mamy w plecaku. I mówisz, żeby nam koty gwiazdek nie malowały. Tak, koty nam gwiazdek nie malują. To musimy zmienić. Kota się pozbyć. Kota się pozbyć. Tak. Nie ma. Och, nie ma kota. To musimy znaleźć takiego duszka, który będzie nam... Tylko zlikwidowaliśmy kota, a tam zostały nam te... To nic. Otworzymy sobie nowy projekt. Słuchajcie, o. O, ten będzie pasował do gwiazdek. Dokładnie.
robota, który będzie rysować. Dobrze. Tak? I teraz co? Skrypt z plecaka, tak? Będzie nam potrzebny. Tutaj. Tak, bo tu już mamy naszą gotową gwiazdkę. Ogólnie też, jeśli często korzystacie z jakiegoś gotowego rozwiązania, na przykład często przy grze sterujemy strzałkami prawo-lewo i przy wielu grach wykorzystujemy ten sam sposób właśnie sterowania duszkiem, to warto sobie wrzucić w ten plecak i później już ten fragment zajęć macie zrobione, możecie wtedy tworzenie gry sobie znacznie skrócić, bo nie musicie tego od nowa układać, tylko już wtedy macie w tym plecaku i tam to sobie jest, to sobie tam siedzi i można zawsze, kiedy jest potrzebne, z tego plecaka wyciągnąć. To jakie mamy zadanie teraz? No ja bym chciała ten wielki wóz zobaczyć na tym niebie pięknym. Wielki wóz. To zobaczcie, że przede wszystkim musimy sobie przypomnieć, o właśnie, jak w tym wielkim wozie są ułożone gwiazdki, czyli raz, dwa, potem w dół, trzy, cztery i tutaj jest taka część, która właśnie przypomina nam wóz z dyszlem. Pamiętajcie, że tutaj astronomowie zwracają uwagę, że to jest asteryzm, tak? Nie jest gwiazdozbiór, to jest asteryzm, tak to się nazywa. Jeżeli chcecie, doczytajcie, a my wracamy do naszego gwiaździstego nieba i do naszego duszka, który ma rysować wielki wóz. Tak, tylko ja tu mam taką propozycję, zobaczcie, w tej naszej zdefiniowanej gwiazdce na końcu jest spodnie śpisak. A ja bym z tego zrezygnowała, dlatego że wtedy jak będzie leciał ten robotogwiazdka, trudno powiedzieć, jak możecie go nazwać, gwiazdotwórca, jak będzie lecieć gwiazdotwórca od tworzenia jednej gwiazdki do tworzenia drugiej gwiazdki, to jeśli mu tutaj wyrzucimy to podnie śpisak, to wtedy on narysuje jeszcze taką linię i wtedy ten wielki wóz będzie lepiej widoczny. Zgadzasz się, Rafał? Oczywiście. A dziękuję Ci bardzo. Proszę. No to w takim razie zobaczcie, kiedy kliknięto zieloną flagę, to co musimy zrobić? Zobaczmy jeszcze raz tutaj, jak nam najpierw, ja jeszcze jedno chciałam zobaczyć. Jak tutaj jeszcze zrobimy, wyczyść wszystko, czy tu na pewno nic nam się nie w międzyczasie nie poprzestawiało. Pięknie nam się to niebo wyczyściło. Dobra, jest super. Ok. Mamy gwiazdkę? Mamy. Tylko my będziemy chcieli, żeby ten robot, wasz i nasz, startował w jakimś punkcie, czy pierwszy... Tu, tak. Tutaj będzie startować, zaraz to ustalimy. Pytanie tylko, czy ma się tak obracać, czy ma tylko się obracać prawo-lewo? Prawo-lewo, ale tutaj jak ja zebrałam ten blok podnieś pisak, to wtedy on, jak zakończy program w którymś miejscu, a zaczynał będzie w innym, no to wtedy nam narysuje taką kreskę. Więc tutaj jeszcze na początku niech on ten pisak podniesie. Dobrze. Czyli żeby nie było takiej kreski. Podnieś pisak. I żeby kreski były dopiero pomiędzy gwiazdkami. Tak, tutaj żeby nam leciał w ten sposób. Tak. No i teraz zobaczcie, musimy ustawić duszka na tej pozycji. Tutaj stąd zaczniemy rysować, tak? Czyli idź do pozycji. Tą pozycję mamy już od razu ustaloną. I tak, tutaj ma narysować dokładnie gwiazdkę. Tak. Teraz kolejna gwiazdka będzie, dajmy na to. Tak, tutaj. Chyba troszkę niżej, Rafał. Niżej? No. Tutaj, czyli. Ja bym dała jeszcze niżej. Ona jest tak prawie na tym samym poziomie. Tu? Dobrze.
Czyli tu mamy. Idź do tej nowej pozycji. Tak. I gwiazdka. Narysuj gwiazdkę. No i kolejna. Teraz troszkę w dół będziemy się kierować. Przesuńmy. Tak. No myślę, że tu będzie dobrze, przepraszam. Najwyżej będziemy później modyfikować program. Tak. Idź do pozycji tej i gwiazdka. Sprawdzamy, gdzie jesteśmy. Tak. Sprawdźmy, zobaczcie. Coś nam jednej gwiazdki zabrakło. Na razie mamy trzy narysować, ma. No dobrze, ale była pierwsza, a druga miała być troszkę wyżej niż pierwsza. Może tutaj, zobaczcie, za mało. Nie, dobrze, tak? Nie. Mamy trzy gwiazdki. Jest pierwsza, druga i trzecia. No, pierwsza. Ale zobacz, druga jest wyżej niż pierwsza. A u nas nie. Oj. Musimy to zmienić. No, miał być wielki wóz, prawda? Mam rację? Mam rację. To nie wygląda jak wielki wóz. Poprawmy to, usuńmy. A dobrze. Dobrze, to tylko zacznijmy od tej pozycji, gdzie zaczynamy tutaj. Tak. Dobrze. Tak. Dobrze. Czyli idź do tej pozycji pierwszej. Tak. Rysuj gwiazdkę. Narysuj gwiazdkę. Teraz go przestawmy tam, gdzie chcemy, żebyśmy wiedzieli, jakie to będą współrzędne. Wtedy możemy sobie podejrzeć. O, jest ok. Sprawdzamy. On nam tu podpowie. I znowu rysuj gwiazdkę. Teraz troszeczkę niżej się kierujemy i w prawo. O, tu. I gwiazdka. Ja teraz zobaczę, gdzie on jest, dobrze? Dobrze. No, teraz lepiej. Tak? Tak, teraz znowu kierujemy się troszkę w dół i w prawo, tylko tak mniej ostro. Tak? O, właśnie. Czyli, zobaczcie. Tutaj wszędzie dałem iść do pozycji. Mhm. Tak. Mamy i... I rysujemy. Narysuj gwiazdkę. Tak. Teraz będzie taki odcinek dłuższy trochę. Dłuższy tu, czyli w tą stronę? Tak. Dobrze. Myślę, że będzie ok. Idź do pozycji i narysuj gwiazdkę. I teraz w dół i troszkę w lewo. Teraz w dół i troszkę w lewo. O, właśnie. Fantastycznie. Czyli idź do tej pozycji i narysuj gwiazdkę. I teraz w lewo i troszkę w górę. W lewo i troszkę w górę? Mhm. Idź do pozycji. I teraz będzie trudny moment, bo musimy odnaleźć współrzędne czwartej gwiazdki, żeby on na końcu nam jeszcze dorysował. I zamknął to ładnie. Czyli policzmy, pierwsza, które to będą. Druga. Trzecia. Czwarta. O, właśnie te są nam potrzebne. Minus 47, 9. Tak.
Sprawdzamy. Sprawdzamy. To jeszcze nie będzie koniec projektu. Zaraz tu jeszcze coś dodamy, ale sprawdźmy. Prawie podobnie na razie. Mam nadzieję, że nie zgubiłem jednej gwiazdki. Nie, chyba nie. Tutaj ta przedostatnia gwiazdka mogłaby być trochę bardziej w prawo. Która przedostatnia gwiazdka? O ta. A właściwie ostatnia. Jak? Aha, że w prawo. Że w prawo. Czyli troszeczkę trzeba zmienić Y. Spróbujmy, potestujmy z tym Y troszkę. Że tutaj? No. W tym miejscu? Minus 37, minus 49, tak? Przedostatnia, tak? Pozmieniaj. Jeśli się okaże, że nie jest ok, to znowu zmienimy. Poeksperymentujemy, zobaczymy, czy to będzie ten efekt, który chcemy osiągnąć. I jak już przetestujemy i jak wyjdzie, że ok, to ja jeszcze proponuję, żeby, jak ty go nazwałeś, gwiazdkotwórca. Gwiazdkotwórca. Żeby gwiazdkotwórca na końcu się ucieszył i nadał komunikat, powiedział, a właściwie może nam się pojawić taka chmurka dialogowa. Stworzyłem wielki wóz na przykład, albo udało mi się. Będziecie mogli napisać tutaj, co chcecie. Rafał, co my napiszemy? Chyba przesadziłem z tym Y. Tak, o nie, musisz to poprawić. To wiesz co? Nie, zmieńmy tylko Y. Nie, tym razem nie, Y jest ok. Tutaj X bym trochę... Nie, Y trzeba troszkę zmienić. Dobra, zmieńmy Y o ile? O 10, czyli zamiast minus 49 spróbujmy minus 39. Zobaczmy. Co tam piszą nasi kochani uczestnicy warsztatu? Że ich wielki wóz bardziej przypomina wielki wóz niż nasz. A nasz też będzie ok. Dopracujemy, tak? Dopracujemy wartości. Będzie idealne. O, zobacz. Teraz będzie ok. Och, jeszcze tutaj troszeczkę w prawą stronę ta gwiazdka mogłaby być. Czyli możecie trzeba by oczywiście spisać X te współrzędne troszeczkę powiększyć. To jeszcze spróbujemy tutaj ten X na 69? Na 69? Nie. Tu jest minus 59, czyli minus 49. Dobrze. Tu minus... I to już ostatnia próba. Ostatnia próba i już będzie jaki będzie. I dodamy tylko już informację, że stworzyłem wielki wóz. To może od razu dodajmy tą informację. Tak. No to tak zróbmy. Wchodzimy sobie w wygląd. Tu zobaczcie. Mamy. I mamy tak. Powiedz. Przez 2 sekundy? Przez 2 sekundy. Dobrze, to sprawdzamy w takim razie, kochani.
i wielki wóz gotowy. Czyli zobaczcie, mamy już przećwiczone rysowanie gwiazdek, wykorzystanie pisaka. Mhm. Te gwiazdki oczywiście możecie sobie w swoich projektach zmienić troszkę, zmodyfikować. Mogą być większe. A spróbujmy jeszcze mamy chwileczkę czasu, to spróbujmy jeszcze tylko, proszę tutaj zobaczyć, sprawdzimy jak przy siedmioramiennej będzie wyglądał nasz projekt. Dobrze? Damy radę? Jeszcze mamy ostatnie 10 minutek, to jeszcze szybciutko sprawdzimy, jeszcze przypomnimy o konkursie i już zaraz będziecie wolni. Na pewno będzie odrobinę dłużej rysować. Chyba tamta wersja była ładniejsza, co? Jak sądzicie? Tak, tamta podobała mi się bardziej. To nie była dobra zmiana tutaj z tymi gwiazdkami. Jednak przy 5 chyba było bardziej ok. Ale sobie przetestowaliśmy, zobaczyliśmy, że można to w różny sposób wykonać. Przećwiczyliśmy wpisywanie w klawiatury, wykorzystanie zmiennych. Mamy wielki wóz, to co teraz? Mały wielki wóz by się przydał, tylko to już nie my, to już liczymy na was. Tak, dokładnie. Pamiętajcie o przeczytaniu postu i warunków, jakie trzeba spełnić, żeby wziąć udział w konkursie. Natomiast ja przypomnę wam jeszcze, że w konkursie jest do wygrania książka w Pythonie, czyli jeżeli ktoś chciałby nauczyć się programowania w Pythonie, to oczywiście ta książka jest doskonała do tego, żeby zacząć programowanie w Pythonie. To jedna rzecz, czyli warto wziąć udział w konkursie. Druga rzecz, jeżeli ktoś chciałby przećwiczyć, zobaczyć jak programuje się roboty. W Scratchu 3.0, ale nie tylko, dlatego że ten robot działa też z aplikacją. Możecie też sterować nim w czasie rzeczywistym. Możecie go zaprogramować przy pomocy takich specjalnych kart, więc tutaj jest kilka różnych rozwiązań. Także kochani, to na dzisiaj. Mało tego, możecie nim narysować pewnie też gwiazdkę. Pewnie tak. Dlatego, że ten robot ma jeszcze pisak. Przećwiczycie. Osoba, która wygra, będzie mogła przećwiczyć. Na dzisiaj, kochani, to już wszystko. My się z wami pomalutku żegnamy. I do zobaczenia na kolejnych warsztatach. Na których podamy wyniki. Wyniki konkursu. Dokładnie tak. Więc czekamy na wasze prace konkursowe. Mamy nadzieję, że będzie ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Do zobaczenia. Do widzenia. Tak powolutku mówimy. Pa, pa.